jesteś na fali sukcesu, ale też pojawił się dość nieprzyjemny komentarz od Lidii Kopani. Jak ty zareagowałaś, jak się dowiedziałaś o jej wypowiedzi? Czy ja myślę, że państwo już dobrze wiedzą, jak ja zareagowałam na wypowiedź pani Lidii i powtarzanie tego samego w kółko w ogóle chyba nie ma sensu. Warto porozmawiać o tym, co przyniesie jutro. Wciąż uważam, że na pewno przyjdzie taki moment, kiedy będziemy miały okazję się spotkać i ja jakoś, wiesz, ja chyba wierzę bardzo mocno w to, że to spotkanie będzie bardzo pozytywne. Ja wręcz to wiem, że to spotkanie będzie pozytywne. Myślę, że dla każdej z nas ta sprawa już dawno przeminęła. Ja już jestem dalej. Mam już swoje kolejne plany. Życzę jej wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że to spotkanie, które kiedyś nastąpi, będzie przyjemne. To się bierze z rywalizacji pomiędzy wokalistami? Wiesz co, ciężko mi rozmawiać na temat rywalizacji, bo ja takiej nie uprawiam. Ja do końca, nawet będąc w Voice of Poland, nie byłam w stanie, wiesz, złapać tej piłki. Dobra, to teraz się siłujmy ze sobą, kto jest lepszy. Ja przyszłam do tego programu się pożegnać z moją karierą, a okazało się, że moja kariera się właśnie zaczyna, więc ja chyba skupiłam się na właściwym elemencie, a nie na rywalizacji, więc z czego to wynika? Nie potrafię ci powiedzieć. Nie żyję w tym, nie wchodzę w to. Nie chce mi się.